Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na ostatnim wykładzie z tej serii, którą Państwu zaproponowałem. Zaproponowałem taką serię Odzyskać czas edukacji z przekonaniem, że edukacja musi być czasem odzysku. Czyli z jednej strony przywracania takich doświadczeń, które w ogóle w życiu są ulotne, kruche, subtelne, czasem marginalizowane. Ale że musimy też umieć w edukacji zyskiwać właśnie na kontakcie z tymi doświadczeniami. I zaproponowałem Państwu najpierw refleksję o tym, że trzeba odzyskać w ogóle czas w edukacji, ponieważ zapomnieliśmy trochę o tym, że żeby dojrzewać, to trzeba mieć czas właśnie. Że musi być czas wegetacji, czas dojrzewania. I o tym mówiliśmy na pierwszej odsłonie. Potem drugim takim ulotnym wymiarem, bardzo delikatnym w naszym życiu jest nadzieja. Odzyskiwanie nadziei jako umiejętności, zdolności do działania, nawet poza ufnością, że się uda. Otwierania horyzontu i działania na rzecz wartości, nawet wtedy, kiedy wszystko wskazuje na to, że one są przegrane. Ale tylko wtedy możemy mieć nadzieję, że coś rzeczywiście się zmieni. Chociażby w nas. Potem mówiliśmy o odzyskiwaniu gościnności, przede wszystkim bazując na myśleniu o poczuciu własnej wartości, o uznaniu społecznym. Mówiliśmy o odzyskiwaniu takiego doświadczenia posuwania się, robienia miejsca, żeby ktoś albo coś mogło się w naszym życiu pojawić. Ostatnio mówiliśmy o odzyskiwaniu uważności, ponieważ nie sposób odzyskać rozmaitych, ważnych, istotnych doświadczeń w naszym życiu, kiedy nie jesteśmy zdolni się skoncentrować, nie jesteśmy zdolni zauważyć w ogóle, że coś ważnego się dzieje, więc o taką uważność, zwłaszcza lekturową, czytania świata, chodziło mi ostatnio. A dzisiaj na ostatniej odsłonie tego wykładu o odzyskiwaniu przestrzeni i czasu edukacji chcę Państwu zaproponować taki wykład o odzyskiwaniu wstydu edukacji i wstydu w edukacji jako też takiej siły, takiego wymiaru, który jest niezwykle istotny w naszym życiu, wszechobecny wręcz, a który łatwo nam zapomnieć, pominąć, wyprzeć, nie myśleć o nim. Tymczasem on działa, pracuje w naszym życiu. I chciałbym, żeby ten wstyd był w trzech kontekstach rozpatrywany. Znaczy, myślę, że o trzech takich kontekstach wstydu warto w edukacji pamiętać. Pierwszy kontekst to jest mechanizm rozwojowy, w który wstyd jest zaangażowany. Złożony mechanizm rozwojowy, który sprawia, że wstyd na którymś etapie naszego życia się pojawia i że bez niego nie rozwijamy się prawidłowo. Wychowanie nie może dobrze przebiegać. Drugi kontekst to jest wstyd jako środek kontroli społecznej, uwikłany w przeróżne sytuacje, praktyki, idee świata współczesnego, świata, w którym żyjemy. I trzeci kontekst to jest wstyd rozumiany jako doświadczenie egzystencjalne. Przede wszystkim wstyd, który przeżywamy i który jest bardzo dojmującym cierpieniem, niejednokrotnie. Ale z drugiej strony jest też szansą i warunkiem na intymność w życiu. Nie ma intymności w życiu bez wstydu. Więc o tych trzech kontekstach chciałbym opowiedzieć i pokazać, jak one warunkują to, co ważne do odzyskania w edukacji. Po pierwsze, mechanizm rozwojowy. W teorii wybitnego psychologa Erika Eriksona mamy taką drugą fazę rozwojową. Po pierwszej, która polega na zdobyciu podstawowej ufności, że świat jest dobrym miejscem, w którym można żyć, że możemy się czuć bezpiecznie. Ja o tym mówiłem na wykładzie o gościnności. To drugą fazą rozwojową jest zdobywanie autonomii, wypracowywanie własnej autonomii.
czyli zakreślanie takich granic ja, granic tego, co moje. To się w życiu przejawia wtedy, kiedy dziecko zaczyna demonstrować swoją wolę. Kiedy następuje taka pierwsza emancypacja od ścisłej symbiozy z matką, od ścisłej kurateli i dziecko zaczyna mówić nie, demonstrować swoją własną wolę, chce coś zrobić po swojemu. Zaczyna sobie kształtować obraz swojego ja przez właśnie demonstrację woli. To jest bardzo ważny etap rozwojowy. W nim następuje taka nadwrażliwość na ograniczanie, na ograniczenie, a zwłaszcza ruchu. Dziecko się strasznie denerwuje, jak je chcemy postawić nie tam, gdzie ono by chciało właśnie iść. I to jest też bardzo ważny etap rozwojowy, ponieważ on decyduje o tym, czy będziemy zdolni do samokontroli w życiu. To na tym etapie zaczyna się kształtować relacja między umiłowaniem własnej woli, a takim ślepym uporem, nienawistnym uporem, który może się w nas obudzić. Na tym etapie też się kształtuje relacja między właśnie ekspresją własnej woli, a zdolnością do współpracy, do kooperacji. Relacja między w ogóle ekspresją siebie, wyrażaniem siebie, a zdolnością do powściągliwości, do takiego wymuszonego właśnie kontrolowania siebie. Innymi słowy, na tym etapie życia buduje się napięcie w naszym życiu, jedno z najważniejszych napięć rozwojowych w naszym życiu, między demonstracją swojej woli, czyli autonomią, a wstydem i zwątpieniem. Ponieważ kiedy tracimy kontrolę, nie możemy być autonomiczni, to pojawia się w nas poczucie wstydu. Erikson opisuje to poczucie wstydu jako takie przeżycie chęci ukrycia się w sytuacji wystawienia na widok. Znaczy, jesteśmy wystawieni na ogląd, czujemy się takim nagim przedmiotem oglądu w momencie, kiedy właśnie chcielibyśmy się ukryć. A drugie to jest poczucie zwątpienia, czyli takie poczucie, że jest coś nade mną, jest coś poza mną, co ingeruje w mój świat, w mój los i nad czego nie kontroluję, nad czym nie panuję, nad czym muszę się liczyć generalnie. No i to zawsze nas spotyka. Zawsze tracimy kontrolę w jakimś sensie i mamy powody do wstydu i zwątpienia. A jak ktoś jest mały i słaby, czyli tak jak dziecko, no to nieustannie traci kontrolę i nieustannie ma powód do wstydu i zwątpienia. Ale musi być to napięcie, to nie możemy wybrać tylko jednego bieguna. Jak człowiek wybiera tylko biegun autonomii i nie jest zdolny do wstydu, to jest katastrofa rozwojowa. Jak człowiek nie może wykształcić wtedy swojej samokontroli. A z drugiej strony, kiedy wstyd zaczyna dominować, to człowiek się zamyka kompletnie. Nie jest w stanie, żyje w zniewoleniu, nie jest w stanie swojej osobowości, swojej woli w żaden sposób uzewnętrznić i tym samym jej kształtować. I to napięcie, autonomia, wstyd, ono towarzyszy nam przez całe życie i jest również ważne w sferze publicznej. W tej sferze, w której my się spotykamy z innymi, prezentujemy siebie. Amerykański socjolog Richard Sennett pokazał, że w naszej kulturze brak autonomii, zależność, potrzeba pomocy uchodzi za potrzebę wstydliwą. My się wstydzimy tego, jak nie potrafimy sobie poradzić. Jak jesteśmy właśnie zależni, jak nie możemy być zupełnie autonomiczni. Istnieje takie przekonanie, prawda, że państwo opiekuńcze powinno dawać pracę, a nie uzależniać człowieka. To się bierze z całego modelu kulturowego, modelu wychowania w zachodniej cywilizacji, z pewnej koncepcji dorosłości w ogóle, którą mamy. Dla nas dorosły to jest człowiek niezależny. John Locke jeszcze w XVII wieku opisywał wychowanie jako proces, w którym zwiększa się sfera racjonalności człowieka. Coraz bardziej człowiek kontroluje świat rozumem, może się uniezależnić od władzy ojcowskiej i zająć wtedy sprawami publicznymi, bo już jest niezależny, samodzielny. Słynna definicja oświecenia Immanuela Kanta. Kiedy Kant mówi, że oświecenie to jest zdolność do posługiwania się swoim własnym rozumem bez obcej kurateli, bez obcego kierownictwa.
czyli właśnie samodzielnie, bez autorytetu, bez tradycji, na autonomii, w oparciu o autonomię. No więc brak samodzielności kojarzy nam się z infantylizmem, z infantylnością, z której trzeba jak najszybciej się wydobyć. No, taką mamy koncepcję. Tyle tylko, że współczesna psychologia już trochę inaczej pojmuje relacje między dorosłością a dzieciństwem, ten proces wychodzenia z dzieciństwa w stronę dorosłości. Bo dzisiaj już wiemy, że to nie jest jakiś jeden moment zerwania, prawda, usamodzielnienia się właśnie. Tylko, że my przez całe życie właściwie oscylujemy, poruszamy się od dzieciństwa do dorosłości. Że dojrzałość to wcale nie polega na porzuceniu zupełnie dzieciństwa, tylko polega na umiejętności, zdolności powrotu do dzieciństwa, na kontakcie z dzieckiem w sobie. Dzięki temu, że mamy pamięć przeżyć, możemy wracać do wspomnień dzieciństwa, możemy je przetwarzać, przepracowywać. I trzeba mieć z tymi pokładami, wczesnymi pokładami w sobie jakiś kontakt, pokładami emocjonalnymi. Na tym polega dojrzałość, a nie na tym, że my teraz wydaje nam się, że nie ma w nas żadnych tendencji emocjonalnych, infantylnych, takich regresywnych. No właśnie są, tylko często są wyparte. Więc inną mamy zupełnie dzisiaj koncepcję, a takie myślenie o autonomii i wstydzie na zasadzie albo-albo, czyli albo autonomia, albo zawstydzenie, a nie utrzymywanie obydwu biegunów, prowadzi do różnych trudności i często do zablokowania rozwoju. Pierwszym przykładem, który jest powszechny w edukacji, to jest sytuacja, w której boimy się przyznać, że czegoś nie rozumiemy. Na przykład boimy się przyznać, że nie rozumiemy słowa. No bo przyznać się do słabości, do zależności, do tego, że ja muszę poprosić teraz o pomoc, żeby ktoś mi wytłumaczył, no to jest zaprzeczenie tej naszej koncepcji oświeceniowej, koncepcji dorosłości. No ale to blokuje rozwój, no bo jak ja nie rozumiem, co do mnie mówią, to przerwana zostaje komunikacja. Nie mamy o czym rozmawiać, bo tylko udajemy, że ze sobą rozmawiamy, a tak naprawdę się rozmijamy. Richard Sennett pokazał, że takie zawstydzenie przed poproszeniem o pomoc jest dysfunkcjonalne, rozbija zupełnie funkcjonowanie wspólnot, organizacji, instytucji, bo blokuje debatę, blokuje wymianę informacji. I potem się okazuje, że problemy wychodzą już w fazie wielkiego kryzysu, jakiejś katastrofy, kiedy można im było zapobiec wcześniej, gdyby człowiek się nie wstydził poprosić o pomoc, przyznać do zależności. Więc to jest ten pierwszy szalenie ważny kontekst rozwojowy. Musimy pamiętać, że wstyd jest taką siłą kontrolującą. On nie może dominować, bo wtedy nie będziemy autonomiczni. Nasza wola, nasza osobowość, nasze ja nie będzie zdolne się ukształtować. Ale z drugiej strony on musi być takim mechanizmem kontrolnym, żebyśmy mieli samokontrolę właśnie. Drugim kontekstem, o którym wspomniałem, jest to, że wstyd jest w ogóle środkiem kontroli społecznej. Tak do tego podchodzi socjologia, psychologia społeczna. Właśnie socjolodzy czy psycholodzy społeczni nam pokazują, że my funkcjonujemy w ten sposób, że nieustannie monitorujemy własne zachowania. Czy oglądamy nieustannie, czy wyobrażamy sobie nieustannie, jak jesteśmy odczytywani przez otoczenie, w którym funkcjonujemy. Co ludzie o nas myślą, jak nas odbierają, jak się prezentujemy. No i teraz jeśli to nasze wyobrażenie albo reakcje bezpośrednie otoczenia są pozytywne, to uruchamia się w nas dobre, pozytywne przeżycie dumy. A jeżeli te reakcje są negatywne, albo my sobie wyobrażamy, że one są negatywne, to uruchamia się w nas przykre przeżycie wstydu właśnie. No czyli, że jest to mechanizm więziotwórczy, który ma nas trzymać razem, a jednocześnie właśnie taki uwewnętrzniony w naszych przeżyciach, w naszej emocjonalności, mechanizm kontroli społecznej, żebyśmy się odpowiednio zachowywali w otoczeniu. Przemysław Czapliński, wybitny literaturoznawca, pokazuje, że podstawową funkcją wstydu jest coś, co on nazywa odtrąceniem włączającym.
To znaczy, zawstydzenie kogoś, tak? Proces zawstydzenia, czy to człowiek sam się zawstydza, czy ktoś go zawstydza, powoduje wyłączenie ze wspólnoty. Wyłączenie ze wspólnoty rodzinnej, grupy rówieśniczej, klasy szkolnej, wspólnoty wyznaniowej, czy wspólnoty narodowej. Ale takie wyłączenie, które ma skłonić człowieka, żeby on pragnął być w tej wspólnocie. Żeby on pragnął powrócić. No i wstyd działa wtedy, kiedy zostajemy włączeni w taki proces, w taki nurt właśnie odtrącającego włączenia. Kiedy mamy zdolność do korekty swojego zachowania, żeby adekwatnie na wstyd zareagować, prawda? Zmienić zachowanie i wtedy zostajemy jakby powtórnie przyjęci do grupy, do wspólnoty. Kłopot jednak z tym wstydem takim odtrącającym włączeniem polega na tym, że ten mechanizm, którego używamy często nieświadomie, no zapomina o tym, że wstyd jest bardzo dotkliwym, właśnie egzystencjalnym doświadczeniem. Zapominamy o tym, że osoba zawstydzona czuje się obnażona. To jest takie doświadczenie właśnie, o jakim Erikson pisał, bycia nagim, wystawionym na widok, kiedy nie chcemy być wystawieni na widok. Że wstyd to jest poczucie wyobcowania właśnie, czyli alienacji. Bycia outsiderem, bycia wykluczonym. Że to jest uderzenie w poczucie wartości naszej, czyli wstyd rodzi poczucie gorszości. A to są tak dojmujące i tak przykre doświadczenia, że one często powodują nie reintegrację, a nie powrót do wspólnoty, tylko pogłębienie rozluźniania więzi, burzenia więzi. Wstyd często powoduje jeszcze bardziej wzmożone zachowania negatywne z punktu widzenia wspólnoty, niż ta intencja, że chodzi o to, żebyśmy pragnęli być we wspólnocie i do niej potrafili powracać. No musimy też sobie jasno powiedzieć, że nauczyciel, pedagog, wychowawca, rodzic ma nieustannie do czynienia ze wstydem. Chociażby w tej postaci, o której przed chwilą powiedziałem, wstydu przed poproszeniem o pomoc, przyznania się do niesamodzielności, do jakiejś zależności. No, powszechne w ogóle życiowo zjawisko. Ale też często wychowawcy, rodzice, pedagodzy w ogóle, nauczyciele mają do czynienia z takim mechanizmem bardzo głębokiego wstydu, na przykład wstydu bycia sobą. Taki wstyd bycia sobą opisywał Jean Vanier. No, można się wstydzić tego, że się jest niepełnosprawnym, albo wstydzić w ogóle tego, że się jest sobą takim, jakim się jest, bo się ma jakieś głębokie zranienie tożsamości, no, jakieś, nosi się w sobie jakąś ranę głęboką. Zresztą można się wstydzić przeróżnych rzeczy. Być może nawet jest tak, prawie na pewno jest tak, że wszyscy nosimy w sobie wstyd. Z różnych powodów. To Erving Goffman nam pokazał w świetnej książce Piętno, takiej rozprawie o stygmatyzacji społecznej. Pokazał nam, że właściwie każdy z nas jest nośnikiem jakiejś cechy, która może się okazać dyskredytująca nas. Która może nas właśnie narazić na wstyd w pewnych warunkach, przed pewnymi ludźmi, w jakichś okolicznościach. I czasami my jesteśmy nosicielami takiego stygmatu właśnie, takiego piętna i się po prostu wstydzimy, ukrywamy to. A czasami to jest cecha właśnie głęboko ukryta, o której my wiemy, a otoczenie nie wie. Ale wiemy, że jak się dowie, to będziemy zawstydzeni. I już sam ten mechanizm, że możemy być zawstydzeni, że ktoś się może dowiedzieć o czymś o nas, o czym nie chcielibyśmy, żeby wiedział, już jest takim mechanizmem zawstydzającym. No więc, czy to będzie wychowawca, czy to będzie jakiś przedmiotowy nauczyciel, musi zdawać sobie sprawę, że ma przed sobą uczniów, którzy mogą nosić w sobie głębokie rany, którzy mogą się wstydzić tego, że są sobą, albo wstydzić jakiejś konkretnej rzeczy, która w nich jest i to może powodować rozmaite negatywne zachowania. Coś, co może psuć pracę
pedagogiczną. Istnieje też coś takiego jak socjalizacja w kulturze wstydu, uspołecznienie w kulturze wstydu. To dotyczy przede wszystkim społeczności tradycyjnych, takich przednowoczesnych. I to jest sytuacja, w której jednostka jest poddana kolektywowi, na przykład rodzinie. I to jest taka sytuacja, w której ktoś wzrasta od samego początku, jako dziecko, prawda? Wzrasta i żyje w środowisku, w otoczeniu, w którym liczą się na przykład honor i hańba. To są główne wartości, a nie wolność osobista i indywidualna odpowiedzialność, które mogą nie odgrywać w rodzinie żadnej roli. Liczy się na przykład lojalność rodzinna, a nie prawda i dobro. I nauczyciel czy wychowawca z kimś takim się spotyka, prawda? Kto wzrasta w sytuacji, w której jest socjalizowany do tego, żeby się orientować tylko na lojalność grupową. I nie ma w sobie poczucia, że on jest za coś odpowiedzialny, prawda? Że sam indywidualnie bierze za coś odpowiedzialność. No, powszechnym też zjawiskiem jest to, że sami nauczyciele są źródłem zawstydzania. Codziennie w szkołach jest mnóstwo zawstydzania. Badania pokazują, to nie musi być nawet takie na zasadzie konfliktu, zawstydzanie, które się zdarza, ale to może być to, co pokazują badania, że uczniowie z niższych klas społecznych są często przez nauczycieli lekceważeni, nie spotykają się z odpowiednim szacunkiem, respektem albo z poświęceniem im uwagi, ponieważ nauczyciele mają tendencję do szanowania i respektowania, poświęcania uwagi tym, którzy są z klasy średniej, więc z tej, do której należą nauczyciele bardzo często. Natomiast nie akceptują, czy właśnie lekceważą kogoś, kto nie potrafi sprostać standardom klasy średniej. Czyli nie ma tak rozwiniętego języka, inaczej pachnie, ma takie nawyki i sposoby zachowania, które nie odpowiadają standardom klasy średniej. No i wtedy bardzo często spotyka się z rozmaitymi oznakami lekceważenia i właśnie wywoływania wstydu w szkołach. Ale można też popatrzeć jeszcze szerzej. Popatrzeć na wstyd wpisany w kulturę, w którą żyjemy. Czyli popatrzeć na takie warunki społeczne, w których w ogóle do dyskusji na przykład o szkole dochodzi. Coś takiego zrobił właśnie wspomniany przeze mnie Przemysław Czapliński. On pokazał, opisał taki założycielski wstyd kultury polskiej, bo pokazał, jak na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, czyli na początku transformacji ustrojowej w Polsce, pojawił się taki wstyd emancypacyjny, jak on to nazywa. Albo inaczej, wstyd przed niedokończoną, przerwaną emancypacją. Taki wstyd, czy zawstydzanie nawet, spowodowane tym, że Polska nie jest dość nowoczesna, nie jest dość oświecona. To się wiązało ze wstydem wobec obojętności ludzi w sytuacji cierpienia Żydów czy innych mniejszości narodowych, wstydem przed skazywaniem na życie w milczeniu mniejszości, które nie są heteroseksualne, albo wstydem przed marginalizowaniem w życiu publicznym kobiet. No i w latach 90. ukształtował się właśnie takie domaganie się upodmiotowienia innych z jednoczesnym zawstydzaniem tych, którzy przyczyniali się i dalej się przyczyniają do tego, że Polska nie jest dość wyemancypowanym, nowoczesnym, oświeconym krajem. Cały kłopot polegał na tym, że ta wina za niedokończoną emancypację, za to, że Polska nie jest w pełni zachodnim krajem, łączył się z przekonaniem, że winę ponoszą idee jedności narodowej. Z takim założeniem, że ilekroć myśleliśmy w kategoriach dobra wspólnego, jednej w ogóle wspólnoty, jednej myśli, to tylekroć to się kończyło przemocą wobec mniejszości. Więc zaczęto dekonstruować narrację o wspólnej tożsamości, narrację właśnie o dobru wspólnym, które w
wszyscy mielibyśmy mieć, o tym, że są jakieś wspólne cele społeczne, a nie konflikty społeczne. Zaczęto budować wielość takich narracji, prawda, niezgodnych ze sobą. Pojawił się wstyd nietolerancji. Znaczy, można było, w latach 90. można było właściwie każdemu, kto się domagał jakiejś wspólnej tożsamości, albo domagał się, żeby się wstydzić łamania powszechnych norm. Więc w latach 90. łatwo mu było przypisać łatkę człowieka nietolerancyjnego. Zaczęła obowiązywać taka zasada generalna: minimum dumy, maksimum wstydu. Tak? Że będziemy nowocześni, będziemy wielkim krajem i nowoczesnym krajem wtedy, kiedy nauczymy się wstydzić z własnej historii. Nauczymy się wstydzić własnej historii i uczyć z błędów własnej historii. Kłopot polegał na tym, że w bardzo problematycznej pozycji postawiło to bardzo wielu ludzi, którzy czerpali swoje uznanie, poczucie swojego uznania, swojej ważności właśnie z przynależności do rodziny, do klasy społecznej, do wspólnoty wyznaniowej, do wspólnoty narodowej. Oni nagle w ciągu paru lat w przestrzeni publicznej utracili całkowicie prestiż symboliczny. To, że ktoś jest mamą, tatą, Polakiem, katolikiem, przestało mieć właściwie znaczenie, przestało być wartościowe. Cała masa doświadczeń społecznych została zmarginalizowana jako zaplecze nienowoczesności. Filozofka Agata Bielik-Robson nazywa to, co się zdarzyło w Polsce, to takie założycielskie zawstydzanie, nazywa złym oświeceniem. I mówi tak: złe oświecenie to jest takie, przy którym masz wrażenie, że ono z ciebie szydzi. Jest w tym jakaś ukryta frajda. Obśmianie i ośmieszenie jest ukrytym joyeux tej grupy. Zawsze byłam, mówi Bielik-Robson, bardzo wrażliwa na ten naddatek radochy. Oprócz wykonywania dobrej pracy, modernizacji i oświecenia, naddatek frajdy związanej z poniżaniem przeciwnika. No i ona też opisuje, że właściwie w latach 90. wystarczyło wyrazić jakieś konserwatywne przekonanie albo skrytykować paternalistyczny, arogancki styl inteligencji polskiej, żeby od razu uruchomić falę poniżania, falę przypinania łatek faszysty, nietolerancyjnego, ciemnogrodu, antysemityzmu. No i całej masy takich zupełnie niepasujących epitetów, etykiet. Agata Bielik-Robson zresztą twierdzi, że bardzo wielu konserwatywnie nastawionych myślicieli i w ogóle uczestników życia publicznego, którzy w latach 90. byli konserwatywni, ale nie byli radykalni, dzięki tej fali poniżania, zawstydzania zamieniło się w bardzo radykalnych, bardzo agresywnych dzisiaj takich prawicowych ekstremistów, da? Ludzi zaciętych, z którymi się nie da dyskutować. Innymi słowy, wyczerpał się ten modernizujący wstyd, który mieliśmy na początku lat transformacji. Doszło do takiego perwersyjnego efektu. W kulturze i w życiu społecznym działają takie perwersyjne efekty, czyli takie działania, które przynoszą skutki odwrotne do zamierzonych. I coś takiego się właśnie stało. Okazało się nagle, że ta kultura plebejska, którą chciano zmodernizować, unowocześnić, po kilkunastu latach okazała się kulturą samowystarczalną. Że to stworzył się taki system komunikacji społecznej, w której ludzie wewnątrz tej grupy czerpią od siebie uznanie i nie potrzebują już przynależności do tej wspólnoty nowoczesnej, o którą chodziło. Mają własną reprezentację polityczną, mają własne kluby, własne gazety, własną telewizję, no i generalnie własne sposoby nadawania sobie uznania.
Okazało się, że kultura dominująca w latach 90., która chciała Polaków skłonić, żeby oni byli mniej PRL-owscy, żeby byli bardziej europejscy, żeby ich religijność była bardziej otwarta, żeby generalnie byli bardziej nowocześni, przyniosła efekt perwersyjny. Ludzie poddani wstydowi przerobili ten wstyd na frustrację, a część przerobiła ten wstyd na agresję. I pojawiło się coś, pojawiło się takie odwrócenie. W latach 90. mieliśmy nadprodukcję wstydu. No, w myśl zasady, jeśli chcesz być nowoczesnym Polakiem, to naucz się wstydzić. A w XXI wieku, na przełomie dekady, zaczęło obowiązywać zupełnie inne hasło. Pojawiła się wspólnota, która posługuje się zupełnie innym hasłem. Mianowicie, jeśli chcesz być Polakiem, to naucz się być dumnym. To pozbądź się wstydu. Więc mamy, pokazuje Czapliński, mamy w kulturze teraz takie doświadczenie zwrotu wspólnotowego. Właśnie pod koniec pierwszej dekady XXI wieku w kulturze pojawiły się dzieła, treści przywracające, albo nie tyle przywracające, to po prostu akcentujące patriotyzm i projektujące jednorodną, jasno zdefiniowaną wspólnotę, gdzie są bardzo jasne kryteria winy, dumy i wstydu, bez rozpatrywania całego skomplikowanego kontekstu. Nie chodzi o to, żeby rozpatrywać złożoność sytuacji, tylko o to, że wiadomo, że winni są kaci, duma należy się ofiarom, tym, którzy polegli, a hańba, wstyd należy się tym, którzy nie potrafią czcić bohaterów. Proste kryteria. Próba zawstydzania wspólnoty zaczęła być traktowana jako atak na święte wartości, atak, któremu trzeba dać odpór, któremu trzeba się przeciwstawić. Wszystkie kłopoty transformacji, wady ustrojowe, porażki zaczęły być tłumaczone jako zerwanie ciągłości patriotyzmu i jako rozproszenie pod wpływem wstydu właśnie, rozproszenie tożsamości narodowej, tożsamości wyznaniowej, takiej tożsamości normy heteroseksualnej. Zaczęła po prostu obowiązywać odwrócona reguła. Kiedy wcześniej obowiązywała reguła minimum dumy, maksimum wstydu, a jeśli chcesz być nowoczesnym Polakiem, to się naucz wstydzić, to teraz zaczęła obowiązywać odwrócona formuła, czyli maksimum dumy, minimum wstydu. Tylko że to jest perwersyjne odwrócenie. No bo niestety nie udało się zrobić tego tak, żeby włączyć tych, którzy zostali wykluczeni ze wspólnoty wcześniej. Tylko to jest czyste odwrócenie. Tam, gdzie projekt nowoczesny, emancypacyjny widział zagrożenia, mówił uwaga, bo tu może być przemoc, to projekt wspólnotowy widzi tam skarby narodowe. Skarby wspólnotowe. Więc Przemysław Czapliński pokazuje nam no, niewesołą, ale też objaśniającą wiele sporów o edukację. Sytuację, w której mamy do czynienia z wojną wstydów. Mamy do czynienia z dwoma systemami tego odtrącającego włączenia, które dla siebie nawzajem są nieprzenikliwe. To znaczy, nie mamy już wspólnych kryteriów przyzwoitości. To słynne warto być przyzwoitym Władysława Bartoszewskiego już nie działa, bo przyzwoitość jest różnie rozumiana w różnych wspólnotach. Coś, co dla jednych jest powodem dumy, dla drugich będzie powodem wstydu. Coś, co dla drugich jest powodem wstydu, drudzy czerpią z tego radosną dumę. Więc mamy takie dwa systemy. Jeden z tych systemów odtrącającego włączania, czyli wstydu jako środka kontroli społecznej. Jeden z tych systemów to jest system oparty o etyczną troskę o mniejszości i chrześcijańską zasadę bądź dumny, jeśli potrafisz się wstydzić, jeśli widzisz swoją słabość. Tyle tylko, że ten system nie potrafi zapewnić powszechnego szacunku. I mamy drugi system, który jest systemem
zawstydzania opartym o troskę o większość i oparty o plemienną zasadę wstydź się, jeśli nie potrafisz być dumny. Tyle tylko, że on z kolei nie potrafi ukryć swojej wrogości do różnicy. Produkuje nieustannie wrogość. Więc jesteśmy w takiej nieciekawej sytuacji, gdzie jesteśmy skazani właściwie na dwa skrajne bieguny. Albo deficytu szacunku społecznego, albo rozwoju, rozprzestrzenienia się nietolerancji. I Przemysław Czapliński pokazuje, że koniecznie potrzebujemy poszukiwania takich źródeł kulturowych. I to jest praca do wykonania dla pedagogów właśnie. Dla nauczycieli, dla intelektualistów. Poszukiwania takich źródeł kulturowych, takich zasobów kultury, które by uprawomocniły zupełnie inne podejście, no, takie korygujące każdy z tych skrajnych biegunów. Bo można sobie wyobrazić życie w oparciu o regułę bądź dumny, jeśli potrafisz nie zawstydzać, na przykład. Albo można sobie wyobrazić życie wedle reguły nie wstydź się, jeśli nie interesuje cię duma. I chodziłoby o poszukiwanie zasobów, w których moglibyśmy znaleźć zaplecze właśnie, środowisko, w którym można by żyć wedle tych dwóch reguł. Bądź dumny, jeśli potrafisz nie zawstydzać, nie wpychać kogoś we wstyd. I nie wstydź się, jeśli nie interesuje cię duma, nie interesuje cię pyszałkowatość. To taki obraz wojny wstydów. Cały kłopot polega na tym, że właściwie ten wstyd emancypacyjny dawałby się nawet obronić. Dawałby się pokazać jako taki, który ma przewagę właśnie w zasobach kulturowych. Tyle tylko, że on został już w latach 90. ukradziony, można powiedzieć. Jakby zredukowany, zmarnowany. I zamiast o pełną emancypację, zamiast o takie rzeczywiście mądre, oświeceniowe unowocześnienie, ten wstyd został ukradziony przez to, co Czapliński nazywa wstydem neoliberalnym. Czyli przez bardzo agresywną, neoliberalną doktrynę ekonomiczną, która rozpowszechniła w nas przekonanie, że każdy jest kowalem swojego losu, każdy ma to, na co zasłużył, i jak ktoś przegrywa, to jego wina. Każdy po prostu sam sobie jest winny. W ogóle to też Senet pokazuje, że nowoczesnym społeczeństwom brakuje środków wyrażania wzajemnego szacunku. Mamy mało takich instrumentów, w którym potrafimy nawzajem wyrażać wobec siebie szacunek. Nowoczesne społeczeństwo oparte na rywalizacji właśnie ma bardzo mało środków, żeby okazywać sobie szacunek. A w tej ideologii neoliberalnej, która od lat 80. do dzisiaj jest dominująca w świecie zachodnim i w naszej rzeczywistości, właściwie uznanie zostało przypisane wyłącznie do sukcesu finansowego. Już nawet nie do pracy, która daje jakieś efekty, bo jest pracą nad sobą, tylko właściwie już tylko do tego, że się jest wysoko w rankingu, bo się wygrywa w rywalizacji. Ale to oznacza, że cała masa ludzi skazanych na dorywcze zatrudnienie, w życiu podzielone na epizody, jak opisuje Bauman, że cała masa ludzi nie ma trwałych podstaw do społecznego szacunku, do czerpania społecznej godności. Ciągle jest wystawiona na lęk, że za chwilę mi tego szacunku odmówią, że za chwilę przestanę być ważny, przestanę być istotny, stanę się zbędny. To, co mówiliśmy też na wykładzie o gościnności. Andrzej Szachaj, taki też znakomity polski profesor filozofii politycznej, nazywa to kulturą upokarzania. I mówi, że na przykład te programy, które są tak popularne i które niemal wszyscy lubimy, programy, w których ludzie się ścigają ze sobą, chcą się jak najlepiej pokazać, i wystawiają się na upokorzenie ze strony jury i upokorzenie werdyktu telewidzów. No bo telewidz decyduje, kto zostaje, kto przechodzi dalej.
że tego typu programy pokazują model, który zaakceptowaliśmy. Właśnie taki model dżungli społecznej, w której trzeba walczyć o swoje i zwycięzca bierze wszystko, a przegrany musi się pogodzić z gorzkimi owocami porażki, no bo sobie nie poradził, bo jego wina, prawda? Bo nie był tak dobry, nie sprzedał się tak dobrze jak ten, który wygrywa. Więc Szachaj mówi tak. To ludzie wychowani na tym zestawie wartości, znoszący upokorzenia w pracy, w korporacjach rządzonych logiką neoliberalną, z przyjemnością oglądają publiczne upokarzanie innych w telewizji i nie obruszają się na bulterierów różnych partii, którzy prezentują mocniejszą wersję kultury upokarzania w postaci bezwstydnego i zadowolonego z siebie chamstwa. Więc zaakceptowaliśmy ten model, w którym to się nieustannie dzieje w naszej codzienności, w pracy, w mediach, nawet w rozrywce, która nam się podoba. W ogóle w zawstydzaniu prym wiodą media elektroniczne. Media społecznościowe, Twitter, Facebook, rozmaite portale. No, to, co się dzieje tam na forach, to jest taka orgia zawstydzania bardzo często. Media społecznościowe, właśnie takie umożliwiające wymianę na forum, powstały jako pomysł na egalitaryzację i demokratyzację. No, czyli po prostu dały głos tym, którzy wcześniej tego głosu nie mieli. Nie mogli w sprawie publicznej zabrać głosu, bo nikt ich nie słyszał, a teraz mogą zrobić wpis i są słyszalni. No, od razu mają oddźwięk, mają komentarze innych internautów, lajki i różne inne rzeczy. Więc media społecznościowe powstały jako narzędzie demokratyzacji, ale tak nie działają, okazuje się. Badania pokazują, że media społecznościowe działają jako taka tuba rezonansowa, która robi pogłos, zwielokrotnia nasze przekonania i nasze sądy. Coś wpisujemy do internetu i od razu dostajemy odpowiedź, informację zwrotną. Znaczy, ktoś się z nami zgadza, czy się nie zgadza. Jak się nie zgadza, to prawda, albo dyskutujemy, albo się wyłączamy po prostu, albo go kasujemy ze znajomych. A jak się zgadza, to fajnie i mamy coraz więcej znajomych. Więc media okazały się takim instrumentem, w którym zaczynamy otaczać się podobnymi do nas i głosami, które są takie jak nasze. Natomiast odcinamy bardzo łatwo i szybko głosy, które są inne. To też pokazują badania socjologiczne Zygmunta Baumana czy Zbyszka Melosika. Oni pokazują, że żyjemy jakby dzisiaj w dwóch światach, tak? Offline i online. W świecie offline jesteśmy przedmiotem władzy społecznej. Znaczy, mamy nad sobą jakąś władzę, musimy walczyć o swoją pozycję, angażować się w różne rzeczy. Natomiast i tu musimy jakby znosić kontrolę, no, liczyć się z kontrolą zewnętrzną. Natomiast w świecie online to my jesteśmy szefami. To my decydujemy, jakie cele wybieramy, możemy realizować fantazje. To my decydujemy, z kim rozmawiamy, a z kim nie. Wystarczy jedno kliknięcie, żeby go usunąć, żeby zamilkł, prawda? Możemy dowolne właściwie zdanie wyrażać. I to powoduje, że strefa online staje się strefą komfortu. Nie jest agorą, nie jest przestrzenią, gdzie wymieniamy poglądy tak naprawdę, gdzie ucieramy zdanie. Tylko stała się polem podzielonym na klany, gdzie każdy przebywa w swojej sferze komfortu. Na krótko tylko wychodząc ewentualnie, żeby tam z ciekawości, no, ale potem bardzo łatwo wrócić do swojej strefy komfortu. Jest taka książka dziennikarza Jona Ronsona, Wstydź się. Ukazała się parę miesięcy temu.
świetna książka opisująca doświadczenia ofiar nagonek internetowych. Ludzi, którzy zamieścili jakieś głupie zdjęcie w internecie, albo głupi żart, albo ktoś ich po prostu nie zrozumiał i źle zinterpretował to, co napisali, albo rzeczywiście coś zrobili paskudnego. I rozpoczyna się fala hejtu internetowego. Opisuje sytuację ludzi, którzy dzięki temu tracą pracę, mają lęki, boją się wychodzić z domu, wpadają w depresję, czasem popełniają samobójstwa. I Jon Ronson, opisując te wszystkie przypadki i pisząc też z perspektywy kogoś, kto nie utożsamiał się na początku z tymi ofiarami prześladowań internetowych, tylko utożsamiał się z użytkownikami Twittera, którzy robią takie wpisy potępiające, zawstydzające, nagle mówi o nas, użytkownikach internetu, użytkownikach portali społecznościowych, mówi, staliśmy się wpływowymi, szalonymi i okrutnymi ludźmi. Nagle to od naszego wpisu decyduje się życie drugiego człowieka. Jego kondycja psychiczna, to czy ma pracę, czy nie ma pracy, co się z nim często dalej dzieje. To jest bardzo ciekawa i ważna książka, bo Jon Ronson odważnie tam pisze. Mówi, zniszczyłem życie wielu ludzi. Ludzi, których nawet nie kojarzę, nie pamiętam. Nawet nie mogę ich przeprosić, bo nie wiem, kto to był i kiedy to było. Bo tylko robiłem wpisy w gruncie rzeczy. Ale te wpisy rujnowały komuś zupełnie życie. Bo to są takie wpisy, w których się życzy komuś utraty pracy, gwałtu, śmierci, najgorszych rzeczy, jakie można sobie wymyślić. Gdzie się kogoś poniża maksymalnie, wyzwiskami go obrzuca. I Jon Ronson pokazuje taki mechanizm psychologiczny, że nie chodzi o psychopatów w sieci. Bo normalny, inteligentny, miły człowiek od razu rozpozna, kiedy jakiś psychopata, internetowy troll albo mizogin atakuje bezbronną osobę. To można łatwo zaobserwować. Ale Ronson mówi, kłopot polega na tym, że to ci inteligentni i mili ludzie obrzucają innych błotem. I że to ci inteligentni, mili, normalni ludzie przyczyniają się właśnie do życiowych tragedii, do życiowych dramatów. I na przykład nie potrafią zareagować na nadużycia. Pokazuje Ronson taki mechanizm psychologiczny, że tak się zapamiętujemy w piętnowaniu, w zawstydzaniu, w wyrażaniu naszego oburzenia, że nie zauważamy albo nie piętnujemy, kiedy ktoś przekracza wszelkie granice. Kiedy właśnie kompletnie poniża czyjąś godność, kiedy pojawiają się groźby, pojawiają się najgorsze życzenia. To nie jest zauważalne. Zresztą dehumanizacja ofiar, dehumanizacja tych, których krzywdzimy, jest zupełnie normalnym, znanym psychologom procesem. Musimy tych, którym rujnujemy życie, musimy ich zdehumanizować, przedstawić jako potwory, nie ludzi, kogoś, kto zasługuje na najgorsze właśnie, żeby zlikwidować dysonans poznawczy. Dysonans poznawczy, który się rodzi między naszym przekonaniem, że jesteśmy inteligentnymi, normalnymi, porządnymi ludźmi, a taką prawdą, którą musielibyśmy do siebie dopuścić, że komuś rujnujemy właśnie życie. To, co się dzieje na forach internetowych, to właściwie odpowiada pojęciu gawiedzi, którego używała Barbara Skarga, też skądinąd wybitna polska filozofka. Bo Barbara Skarga mówi, że gawiedź to nie jest pojęcie socjologiczne opisujące jakąś grupę, tak, która się tam zbiera i ogląda, tylko gawiedź to jest sposób bycia. To jest taka niezdrowa, nadmierna i skłonna do pastwienia się ciekawość. Więc coś takiego właśnie rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych i Jon Ronson, użytkownik i zwolennik tych mediów, pisze w którymś momencie, mieliśmy szansę zmienić świat. Wydawało się, że Twitter i inne
fora to jest narzędzie właśnie demokratyzacji. Ale przez naszą skłonność do bezwzględnego sądzenia innych, do odmawiania im wartości i do zawstydzania ich, zamieniliśmy to właśnie w narzędzie poniżania. Że wydaje nam się, że jesteśmy coraz bardziej otwarci i nowocześni, a stajemy się coraz bardziej konserwatywni i coraz bardziej jednostajni, bo wycinamy wszystkich, którzy nie są podobni do nas, którzy nie mają takiego zdania jak my. Jeden z dziennikarzy też taką obserwację zrobił, że jak wchodzi na fora internetowe, to uzmysłowił sobie, że się zachowuje jak dziecko wobec niezrównoważonego rodzica. Bo jak ma zamieścić jakiś żart, albo jakiś komentarz, jakąś opinię, to się 10 razy zastanawia, jaka będzie reakcja, czy go nie spotka fala hejtu. I sobie uświadomił, że to jest tak, jak z dzieckiem, które żyje w patologicznym domu, gdzie musi na paluszkach chodzić, żeby niezrównoważonego rodzica nie rozwścieczyć. I uważa, co mówi, uważa na wszystkie ruchy, uważa na gesty, bo za chwilę oberwie za to, co robi. Te media stały się takim niezrównoważonym, szalonym rodzicem, który kontroluje człowieka, zawstydza człowieka. No i jedno z najważniejszych zdań, o które mi też chodzi, i dlatego opowiadam tę historię z książki Jona Ronsona, bo on napisał, zacytował takie zdanie: płatek śniegu nigdy nie czuje się odpowiedzialny za lawinę. I to jest właśnie ten mechanizm, z którego mogliśmy sobie na początku nie zdawać sprawy, ale dzisiaj nie mamy już alibi, żeby sobie z niego nie zdawać sprawy. Płatek śniegu nigdy nie myśli, że staje się lawiną. My wpisujemy tylko jeden wpis, wyraz naszego oburzenia. Ona jest okropna. Zwolnić ją. A ta osoba dostaje 100 takich informacji, 1000, 100 tysięcy. No więc oczywiście, niektórzy mają grubą skórę, niektórzy w ogóle nie wchodzą na portale społecznościowe i mają święty spokój pozornie. Ale każdego normalnego użytkownika tych portali usłyszenie 1000 razy, jesteś świnią, prawda? Ja mówię w łagodnej bardzo wersji tego, co, jak Państwo wiecie, się tam pojawia. No musi ruszyć, prawda? Musi zaboleć, musi coś z nim zrobić. Choćby z jego wyobrażeniem świata, w którym żyje. Więc ta książka Jona Ronsona kończy się takim postulatem, że musimy koniecznie, i to jest też właściwie zadanie i polityczne, i edukacyjne, musimy koniecznie skończyć z kulturą wstydu, z kulturą zawstydzania w internecie, bo ona sprawia, że ludzie, którzy myślą o sobie, że są miłymi, normalnymi ludźmi, czerpią chorą przyjemność z pastwienia się nad innymi. Kłopot ze wstydem polega właśnie na tym, że to jest takie doświadczenie, które uderza w całość osobowości. Ono się nie koncentruje na konkretnym zachowaniu, tak jak kara, tylko zawstydzanie uderza w centrum osobowości człowieka, jakby zagarnia go całego. To też pokazywał wspominany przeze mnie Erwin Goffman w książce o stygmatyzacji i o piętnie, bo on tam pokazuje, że jak ktoś ma piętno, jest uznany za garbusa, jest uznany za Araba, Żyda, Polaka, Niemca, w zależności gdzie kto przy taką łatkę przyszywa, to się staje cechą degradującą całą osobę, przesłaniającą wszystkie inne cechy tego człowieka. My nie patrzymy na niego przez pryzmat jego osobowości, różnych walorów i wad, które ma, tylko przez tą jedną cechę łatki, stygmatu, etykiety, którą mu przypisujemy. Więc to jest uderzenie jakby nie w zachowanie, tylko uderzenie właśnie w to, kim jesteś, w twoją spaczoną, chorą tożsamość wedle zawstydzającego. I dlatego są dobre argumenty przeciwko na przykład karze wstydu w edukacji, w wychowaniu. Takie argumenty zebrała między innymi Marta Nussbaum, amerykańska filozofka, krytyczka literacka. Tam jest wiele tych argumentów, ale dwa mi się wydają takie kluczowe. Pierwsze jest właśnie takie, że kara wstydu poniża,
czyli uderza w godność człowieka. A więc zabiera mu podstawowe dobro. Marta Nussbaum pisała tak. Gdy społeczeństwo naśmiewa się z kogoś stojącego pod pręgierzem, nie skupia się na żadnym konkretnym czynie. Ludzie zostali zaproszeni do szydzenia z czyjejś zepsutej tożsamości. No już nie mówiąc o tym, że ten stygmat, to zawstydzenie sięga nie tylko człowieka, który jest zawstydzany, ale również jego otoczenia. Ten ktoś ma rodzinę, ma bliskich i na nich to uderzenie w godność również wpływa. No a drugi argument przeciwko karze wstydu w wychowaniu, to jest taki argument z tego mechanizmu, o którym wspomniałem na samym początku, że często zawstydzenie jest tak głębokim i bolesnym doświadczeniem, że powoduje rozluźnienie więzi społecznych, a nie ich wzmocnienie. Nie powrót, tylko jeszcze pogłębienie kryzysu. To jest jakby gaszenie ognia benzyną. Jest źle, a my robimy coś, żeby było jeszcze gorzej. Psychologowie, na przykład Thomas Schaff, taki psycholog zajmujący się wstydem, opisują spiralę wstydu gniewu. To polega na tym, że wstyd jest też, jak to mądrze mówią psychologowie, rekursywny. To znaczy, my się nie tylko wstydzimy jakiejś rzeczy, jakiegoś zachowania, czy jakiejś oceny społecznej, ale wstydzimy się również samego wstydu. Na przykład psychologowie pokazują, że wstyd wywołuje zmniejszenie ekspresji twarzy. Jak się wstydzimy, to chcielibyśmy się ukryć. Nie nawiązujemy kontaktu wzrokowego, twarz nieruchomieje, chcemy po prostu być niewidzialni. Twarz przestaje wyrażać coś. Ale jednocześnie bardzo często robimy się purpurowi, czerwoni. Czyli zwiększamy ekspresję twarzy. A to jeszcze potęguje wstyd, ponieważ czujemy się pokonani przez wstyd. A jednak zobaczyli, a jednak widzą, że się wstydzę. Nie zdołałem się ochronić, nie zdołałem się ukryć. No więc istnieje wstyd z zachowań, ale istnieje też wstyd wstydu. Wstydem jest się wstydzić. No i to działa na takiej zasadzie, że naruszenie norm społecznych, jakichś norm obowiązujących w jakiejś grupie, powoduje reakcję wstydu. Ten wstyd powoduje gniew, towarzyszące uczucie. Gniew powoduje dalsze naruszanie norm społecznych. To dalsze naruszanie norm społecznych powoduje więcej wstydu. Więcej wstydu uruchamia więcej gniewu, więcej agresji. Więcej agresji jeszcze bardziej rozwala normy społeczne. To powoduje więcej wstydu. No i tak wpadamy w pętlę, wstyd, gniew, z której właściwie nie ma wyjścia. Jest wyjście, przede wszystkim trzeba sobie uświadomić własny wstyd. Dlatego, że to jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, szalenie ważna. Kłopot ze wstydem w naszym życiu jest taki, że wstyd nie zawsze jest świadomy, a nawet większość naszego wstydu to jest taki wstyd, który wyparliśmy, do którego nie chcemy się przyznać, który działa po cichu w naszym życiu. A jak działa po cichu, to nie umiemy sobie z nim radzić i wpadamy w tą spiralę właśnie wstydu, gniewu, przemocy. Jeden z psychiatrów więziennych usłyszał kiedyś od więźnia, od przestępcy, z którym pracował: nie masz pojęcia, ile szacunku wywołuje przystawienie komuś pistoletu do głowy. Ile respektu zyskujesz w jednej chwili. Ludzie, którzy są wystawieni na mnóstwo upokorzeń, mnóstwo zawstydzania w życiu, często najłatwiejszą drogę do uzyskania społecznego szacunku i jakiegoś znaczenia widzą właśnie w przemocy, w agresji, bo to bardzo szybko wywołuje szacunek. Jak rodzic sobie nie radzi z wychowaniem, nie radzi sobie z kontaktem, to bardzo łatwo sięga po przemoc fizyczną. Bo to automatycznie, bo jest większy, silniejszy, więc to automatycznie budzi respekt. Ale to jest oczywiście porażka wychowawcza, a nie żaden sukces. No, wstyd ma oprócz wielu, na przykład tej przemocy, o której wspomniałem, agresji wzmagającej się, ma wiele negatywnych konsekwencji. Jedną z najbardziej przykrych i rozwojowo
rozbijających nas, jest tendencja do ukrywania się, do wygaszania kontaktów społecznych. Ktoś, kto się wstydzi, właśnie chciałby się ukryć, a więc wycofuje się też z kontaktów społecznych. Wycofuje się z różnych sytuacji, które naraziłyby go na ocenę, naraziłyby go na ujawnienie tej dyskredytującej cechy, którą w sobie nosi albo myśli, że ktoś o nim właśnie negatywnie tak sobie mógłby pomyśleć. Ale wstyd powoduje masę energii, masę naszego zaangażowania wkładamy w to, żeby się wycofać z działania, żeby nas nikt nie mógł zaskoczyć, żeby się zabezpieczyć przed zawstydzeniem właśnie. Ale teraz podałem cały szereg różnych współczesnych praktyk i idei, które powodują, że wstyd staje się monstrualny, patologiczny. Znaczy, sam proces zawstydzania staje się taki bezwstydny. A mówiłem na początku, że to jest ważny mechanizm rozwojowy, że no, wstydu nie możemy się pozbyć ani z rozwoju, ani z wychowania, z osobistego życia, bo nie bylibyśmy w stanie kontrolować siebie, mieć samokontroli, jakiejś normalnej, dojrzałej ekspresji osobowości. Więc nie należy sobie tak myśleć, że teraz najlepsze, co możemy zrobić, to właśnie pozbyć się wstydu, prawda? I pozbyć się zawstydzania. Jest też taka koncepcja Johna Braithwaite'a, jednego z psychologów, który stworzył koncepcję, teorię zawstydzania reintegrującego. A? Czyli mówi tak. Niestety społecznie najczęściej sięgamy po wstyd dezintegrujący, czyli właśnie ten wstyd, który uderza w centrum osoby, który stygmatyzuje ją i często wpycha w tą spiralę wstydu, gniewu. Ale istnieje też inny rodzaj zawstydzania, takiego reintegrującego. To jest zawstydzanie skierowane punktowo na czyn, a jednocześnie dające wsparcie poczuciu wartości człowieka. To jest oczywiście szalenie trudne, ale tak w przybliżeniu można zrobić rozprawę sądową, gdzie jest sędzia i gdzie oskarżony jest wykluczony, stygmatyzowany i właśnie uderza się w jego wstydem, uderza się w jego ja. A można zrobić coś, zaaranżować coś w rodzaju takiego reintegrującego spotkania pojednawczego, gdzie jasno się przedstawia naruszenie normy, ale jednocześnie udziela się wsparcia temu, kto tę normę naruszył, żeby był w stanie zrobić coś, co mogłoby przywrócić funkcjonowanie, przywrócić respektowanie normy. Wstyd jest po prostu bardzo ważnym wartownikiem naszego wnętrza. Kiedy dziecko się czerwieni, to mamy jasny sygnał, stop, ktoś narusza moje granice, ktoś poszedł za daleko, dlatego się wstydzę, czerwienię. Wstyd jest strażnikiem tego, co w nas najbardziej intymne, najbardziej kruche, najbardziej osobiste. Z jednej strony wstyd jest strażnikiem na przykład intymności naszego ciała. Z drugiej strony intymności psychicznej, a więc naszych myśli, uczuć, marzeń. Jest też wstyd jako strażnik tego, co duchowe. Takiej na przykład intymności miłości, intymności relacji z Bogiem. Wstyd to jest strażnik, który rozeznaje, kiedy, komu, ile udostępnia. Jak nie ma wstydu, jak jest bez wstydu, nie ma strażnika, no to wtedy jest ten cały dostępny, niezależnie od okoliczności, każdemu wszędzie, no, bez żadnej regulacji. Czyli innymi słowy, nie mam żadnej ochrony intymności, czyli nie mam intymności. No? Nie mam swojego własnego, wewnętrznego świata, który jest na tyle cenny, na tyle ważny, że warto go chronić. Kłopot z bezwstydem często współczesnym polega na tym, że ludzie mają tak niskie poczucie wartości, że nie mają poczucia, że jest w nich coś takiego, co warto chronić, o co warto zabiegać, gdzie warto stawiać tamy i granice. No i potem mamy, to ksiądz Krzysztof Grzywocz kiedyś tak napisał, że bez takiego wstydu, który rozeznaje, to mamy potem albo bezwstyd zupełny, albo kompletną izolację, takie zamknięcie.
No? Czyli mamy albo sytuację, gdzie ktoś nagi biega po ulicy, albo sytuację, w której ktoś w zbroi idzie na plażę. Kompletne niewyczucie sytuacji, jeśli nie ma dobrze ukształtowanego napięcia między autonomią a wstydem właśnie. Jest taki izraelski filozof Avishai Margalit, który stworzył pojęcie decent society, czyli przyzwoitego społeczeństwa. I mówi, że kryterium takiego przyzwoitego społeczeństwa to jest niezgoda na poniżanie się wzajemnie. Niezgoda na taką regułę społeczną, w której dozwolone by było zawstydzanie poniżające drugiego. I zastanawiając się, jakie jest zadanie edukacji właśnie w odzyskiwaniu tego dobrze rozumianego wstydu, dlatego wstydu w napięciu z autonomią, to chyba takim zadaniem generalnie jest empatia, bo to, co nas leczy ze wstydu źle pojętego, to jest spotkanie się z człowiekiem, który nas rozumie i który jest współczujący. Który właśnie nas nie zawstydzi, tylko nas ochroni. I Goffman w tej książce opiętnie pokazuje dwa typy ludzi, którzy wspierają osoby stygmatyzowane, osoby spiętne. Pierwszy z tych typów ludzi nazywa swoimi. To są po prostu nosiciele takiego samego piętna. No, ludzie jeżdżący na przykład na wózku często spotykają się też z ludźmi jeżdżącymi na wózku i tworzą taką grupę rozumiejących, bo jakby przeżywających to samo. A my już wiemy, że nosimy różne piętna w sobie. Tak? Czyli że piętno wcale nie jest czymś marginalnym, czasami się zdarzającym, tylko że mamy różne. Ale jest też druga grupa osób, to są tak zwani normalsi, bo Goffman dzieli ludzi na napiętnowanych i na normalców. To są normalsi, których nazywa zorientowanymi. Tak? Czyli to są ci ludzie, którzy mieli jakieś szczególne przeżycie w życiu, które dało im wgląd w sytuację osób stygmatyzowanych. Rozumieją po prostu, jak to jest, rozumieją sytuację. Albo którzy są więziami jakimiś rodzinnymi, przyjacielskimi, miłosnymi, powiązani z tymi osobami. Więc ja to sobie tak wyobrażam, że edukacja ma takie dwie najważniejsze rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, to jest wprowadzanie w cały ten złożony mechanizm rozwojowy autonomii wstydu, który opisałem na początku. A druga rzecz, szalenie ważna, to jest aranżowanie przeżyć dających wgląd w sytuację osób zawstydzanych, w cierpienie, które zawstydzenie daje. Po pierwsze dlatego, żeby uświadamiać sobie swój własny wstyd, żeby on po cichu nie pracował w nas, a po drugie, żeby właśnie kształtować ludzi zorientowanych, którzy będą w stanie udzielić wsparcia komuś, kto przeżywa zbyt dotkliwy, zbyt bolesny rodzaj wstydu. Bo chyba najważniejsze jest to, żeby mieć w sobie, dwie rzeczy są chyba najważniejsze. Żeby mieć w sobie taki rodzaj wstydu, który będzie strażnikiem tego, co jest w nas najważniejsze i intymne. A po drugie, szalenie ważne jest, żeby nie być płatkiem w lawinie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.